Ogólnie koszykówka chyba dała mi wszystko w życiu. Przyjaźnie, zarobek. Myślę, że mojej obecnej narzeczonej również, gdybym nie grał w koszykówkę, bym nie poznał, także wszystko się kręci koło tego. Mam nadzieję, że będzie się kręciło dalej. No pierwszym takim dużym momentem w mojej karierze było Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych. Byliśmy tutaj w Starogardzie. Później awans do Ekstraklasy. A kolejnym takim wyjątkowym, przełomowym w mojej karierze osiągnięciem był awans na Mistrzostwo Europy z reprezentacją Polski Seniorów w 2007 roku. Kibiców szanuję przede wszystkim za to i szanuję tych kibiców, którzy są z nami zarówno jak wygrywamy, ale też jak przegrywamy, kiedy nam nie idzie. Kiedy nie trafiamy do kosza i wtedy nadchodzi przełom, tak naprawdę dzięki nim potrafił krzyknąć, wspomóc nas swoim dopingiem. Wtedy wszystko na blisko jest łatwiejsze. Myślę, że lepszego klubu już nie znajdę. 30 punktów na mecz nie będę rzucał, ale będę zadowolony, jeżeli po każdym meczu przyjdę do szatni i będę mógł sobie powiedzieć, że dałem z siebie wszystko. Myślę, że jak widzę moją narzeczoną przychodzącą z pracy po nocce zmęczoną, inspiruje mnie to, aby iść na trening, trenować mocniej, żeby ona już nigdy nie musiała z tej pracy rano wracać, żeby je zapewnić pewny, spokojny byt. Myślę, że moje marzenia są normalne i większość ludzi posiada takie same, czyli spokojny dom, rodzina, zdrowe dzieci i tyle.